Sezon 8 się nie zatrzymuje. Na naszych oczach gotuje się kolejny ogromny event, o którym poznaliśmy kolejne szczegóły. Jesteście ciekawi? Jeśli tak, to zapraszam do oglądania. Cześć, tu Ernest! Wczoraj o 18 zaczęła się świecić czwarta runda w zlewie zdobyczy, a teraz dalej po prostu świeci. Na mapie na ten moment nie ma żadnego nowego eventu. I nie wiemy jeszcze, co się wydarzy w przypadku tej runy, ale zabawa z nią powinna zacząć się dzisiaj o 18. Za to na pewno wiemy, co się stanie w przypadku piątej, ostatniej runy. Lucas 7 Yoshi zdołał zasymulować ostatnią runę w grze. Dzięki jego odkryciu wiemy, że po naładowaniu się ostatniej runy ten tajemniczy włas się otworzy i wypuści ogromną kulę energii. Dokładnie taką, jaką widzicie teraz w tle. Dowiedzieliśmy się też, gdzie zagra stara muzyka z lobby w tym evencie. Przy włazie tuż pod tą kulą energii pojawi się też biurko i fotel szefa, na którym będzie radyjko grające starą muzykę z lobby. Co najciekawsze jednak, podczas tego wydarzenia odbędzie się w jakiś sposób głosowanie. Pojawi się w sumie 6 filarów, które w środku będą przytrzymywały przedmioty, które w przeszłości zostały, uwaga, przeniesione do skarbca, czyli usunięte z pola walki. Wygląda na to, że my, gracze, będziemy mieli szansę zagłosować na to, co chcemy, aby powróciło do gry. Nie ma tu wszystkich przedmiotów, na przykład dubeltówki, ale są te, za którymi tęsknimy najbardziej. Jeśli takie głosowanie rzeczywiście się odbędzie, to ja zagłosuję na odbijacze, bo sprzyjają dobrej zabawie. Albo samoloty, bo nie były takie złe po tych wszystkich nerfach. Naprawdę. Nie zagłosuję na pewno na Tommy Gunna, był zbyt OP i starczy mi już deszczu z P90. Dajcie znać, na co wy oddacie swój głos, pamiętajcie, że możecie wybrać tylko jeden przedmiot. Zapraszam do dyskusji. To wszystko zdaje się wskazywać na to, że ten oto skarbiec na środku zlewu zdobyczy jest właśnie tym skarbcem, do którego twórcy gry przynosili stare przedmioty. Dla tych, co nie wiedzą, to jeśli jakiś przedmiot zostanie usunięty z Battle Royale, zawsze jest informacja, że na przykład Tommy Gun został przeniesiony do skarbca, a nie usunięty. Ciekawe. Na tablicy w jednym z budynków centrum badawczego znajduje się nawet notka podkreślająca, że to może być jakiegoś typu Vault, czyli po polsku skarbiec. Poza tym tak, co każde naładowanie runy, wulkan zacznie puszczać jeszcze gęstszy dym. Fortory ujawił nam, jak to niedługo będzie wyglądało. I wow, aż takiego dymu to się nie spodziewałem. Wraz z ostatnią runą, lub nawet przedostatnią, powinny wyszli z tego wulkanu pierwsze kamienie. Zniszczą one w połowie sklepową sadybę oraz wykrzywione wieże. Co ciekawe, ten jeden nieszczęsny budynek wykrzywionych będzie tym jedynym, który zostanie cały. Wracając do tego pokoju, to na jednym z monitorów wczoraj zaczął się świecić obrazek odbijacza. Jeśli co każdy następny dzień będzie pojawiać się nowy obrazek na innym monitorze, to wyjdzie na to, że w okolicach 4-3 maja dojdzie do głosowania oraz finalnego eventu z wulkanem. A to z uwagi na to, ile jest jeszcze innych przedmiotów z głosowania. Nowy obrazek może się pojawić dzisiaj o 18. Okej, na koniec w temacie wycieków, ale w trochę inną stronę, to na chińskiej stronie Fortnite wyciek wygląd ubioru Star-Lorda, który wkrótce powinien pojawić się w sklepie w całym zestawie. Widzicie go teraz w tle. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w Błysie Bajowym.